Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Dobra, kochani, na czym my skończyliśmy, bo grałem w sumie wczoraj. Skończyliśmy na tym, że zaraz będzie nocka. No dobra. Nocka i musimy się przygotować. Co my tam mamy? Mamy zegarek, mamy bandaże. Przez jeden bandaż mógłby się przydać. Barykadę okienną mamy. Benzynki trochę jeszcze jest. Agregat jeszcze nie włączamy, poczekamy sekundę. Drewno przeszukaj. Właśnie, czemu tutaj jest w tym drewnie? Nie leży benzynka, tylko w traktorze. Przecież to będzie łatwiej. Na logikę. Na logikę. Dobra, mamy mniej więcej paliwa na 3 noce. Na 3 nocencje. Kanapa. Kanapa jest mi niepotrzebna. Ta skrzynia. Potrzebuję klucza. Gdzie znajdę ten klucz? Nie mam pojęcia. Ej, 19:40. Oh, fuck. Holy moly, zapomniałem się. Wanna. Wanny nie chcemy. Warsztat. Deski, gwoździe. Szybko. Zabarykaduj. Bo i tak nam rozwalą to, na 100%. Dlaczego rozbierzemy, zobaczymy. O, cyk. Wow, ale się rozjaśniło. Walimy po łbie wrajeczego. Gotowanie w nocy jest zbyt ryzykowne. I tak nie mamy co gotować. Porze te zarodki. Już coś gnoje zaczynają robić. Już coś się dzieje. Jest trochę lipa, bo tak, tu jest barykada i tu jest barykada. Trzy barykady. Jakbyśmy znaleźli pomieszczenie na przykład bez okien. Oho. Będzie problem. No jak już wlazł. Łapkę? Innej opcji nie widzę. O. Dwóch jest. O kurde. Au, 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 au. Nie, umarłem, pierwszy raz umarłem. Boże, co to było? Czemu ich było dwóch? Dużo straciłem? No nie. No nie. To straciłem. Gwoździe. O, fuck. Oj. Co, nic mi nie powiesz? Plecak, dobra, tutaj jest. Zniszczyli mi szafkę. Kurwy syny. Nie dostałem plusa reputacji. No, jestem zły. Ale jestem zły. Mogliśmy sobie HUD ulepszyć albo coś takiego. Czekajcie, jest ulepszenie plecaka, jest inwentarza. Hotbar, czy nam jest potrzebne ulepszenie hotbaru? Raczej wątpię. Potrzebujemy materiału tylko i wyłącznie. Mógłbym tak, pigułki sprzedać. Bandaże mi wystarczą na razie. Puszczący kamyk również jest mi niepotrzebny. Nawet dwie sztuki to będzie po 130, i to może nawet pigułek nie będę
rozwalał. Zarodki. To mogę zostawić. Kija sprzedawać nie będę, bo i tak nie ma. A chociaż. Najpierw zróbmy gotowanie, zobaczmy czy możemy tak. Zarodek możemy, 160 esencji to jest sporo. Oj, ale jestem zły. I mamy drugi poziom. Drugi poziom. Moja podatność na zatrucia zwiększy się. Przez krótką chwilę po otrzymaniu obrażeń będę gorzej widział. Raz dziennie przez krótki okres czasu będę mógł biec nie tracąc wytrzymałości. Raz dziennie przez około minutę będę mógł widzieć dookoła siebie. Bądź moja krew będzie ranić wrogów. No oczywiście, że to. Podatność zatrucia czy strachliwość? Dobra, zatrucia. Oj. Jestem zły. Jestem zły. Kolejna wizja. Dzwon. Dźwięk wciąż rezonuje wewnątrz porośniętego mchem dzwonu. Kościół, kaplica? Co to jest? Co tu się dzieje? Co to są za wizje? Czemu ten kościół jest w ziemi? Stań w kolejce. Zniknął. Co tu się dzieje? What the fuck? Spalony dech kościoła ugina się pod ciężarem czerwonych, oleistych chmur. Ua. Zamknięte. Mógłbym to otworzyć z pomocą wytrychu. Ale nie mam wytrychu. Przejście napraw. Co tu się dzieje? Nic nie ma. Tu tak jakby było jakieś przejście. Tu chyba nic nie ma. Nie, nic nie ma. Czyli musimy iść tam. Wiem, że może będziemy mieć jakieś alternatywne przejście czy coś. Ale niestety chyba nie. A tu? Co tu jest? Tu nic nie ma. Dobra. Zejście, otwórz. Nie widzisz, że jest kolejka? Zły szyfr. Gdzie leziesz? Co ty się uważasz? Co tu się kurde dzieje? Jak sobie mi tutaj to widać... Widać wszystko. Ludzie leżący w kościele. Kurde, nie pamiętam. Mieliśmy jakieś... podmioty? Coś tu jest... Skrzynia, przeszukaj, jest. Wytrych. Tego chyba nie było. A nie, była tu skrzynia, dobra. Innej opcji nie mamy jak tu otworzyć to. Półka, nic. Szaf jest siekiera i dziwne pudełko. Zamknięte, całe pokryte jest wyżłobieniami. Nic tu chyba nie ma napisanego. Czy mogę to jakoś otwierać, sprawdzić? Co tu jest w ogóle narysowane? Kurde!
No nie. Nie ogarnąłem tego jak trzeba. Teraz 800 potrzebuję. Wielki handlarz? Podlino, a czemu masz takie wielkie oczy? Wystraszyłeś się? Zły sen? Wilk puszcza mi oko, delikatnie szczerząc kły. Dziwne pudełko, mamy je ze sobą. A, to jedna z tych. Wilk zabiera mi pudełko i obmuchuje je z każdej strony. Mógłbym przysiąc, że słyszę, jak jego ogon porusza się pod płaszczem. To ci się trafiło, Padlino. Pewnie jeszcze chciałbyś wiedzieć, co jest w środku. Gdzieś w południowo-zachodniej części Starej Kniei jest miejsce, gdzie znajdziesz klucz do tego pudełka. No, Padlino, uważałbym na twoim miejscu. Zaufaj mi. Nie chcesz tego sam otwierać. Przynieś mi klucz i nie próbuj być cwany. Tam nie będziesz wiedział, co z tym zrobić. Południowo-zachodniej części Starej Kniei. Czy my mamy coś tutaj do kupienia? Pudełko z narzędziami tylko i wyłącznie. Do upgrade'u. Jemu nie możemy nic. Więc tak, kupmy sobie materiał. Minus 320, to jest sporo. 115. To możemy sprzedać. No, drugiego ten wolał jednak mu nie dawać. Dobra, jeden lek. Dobra, mamy. Czy możemy ulepszyć warsztat? Tak, potrzebujemy tej skrzynki właśnie od wilka. Handluj. 130. Dajmy ci ziemniaka. Kurde. Wartość spora. Dam ci to. Może być świetnie. Więc tak, ulepszmy najpierw warsztat. Poziom 4. Lekki pancerz. Ale jeszcze muszę ulepszyć warsztat. Kurde. Ale moglibyśmy w końcu dubeltówkę zrobić. Ulepszenie inwentarza czy hotbaru? Inwentarz. Dobra. Mamy sporo. Tylko tak, jeszcze potrzebuję desek, potrzebuję gwoździ, żeby znów sobie tutaj zaupgrade'ować wszystko. No i widzicie, dostały pod dupie od tych pułapek, a i tak w sumie mało to dało. Dobra, barykada. Dobra, Stara Knieja. Gdzie jest Stara Knieja? To jest Głuchy Las, tu jest Stara Knieja. W południowo-zachodniej części, czyli gdzieś tu. No, dobra, panowie, ale... Bo wy sobie tak stanęliście, jak chcieliście. A na prawa tutaj droga jest? Tyle desek. Dobra, robimy pochodnie jeszcze. Robimy sobie bandaż z alkoholem. Myślę, że będzie git. Resztę sobie tutaj wkładziemy. O tu. I myślę, że jesteśmy gotowi na przechadzkę. Idziemy na północ. Powiecie, co kurde głupio zrobiłem. Mogłem tego nie barykadować teraz. Aj. Zmarnowałem surowce. Ile odzyskałem? Czy w ogóle coś odzyskałem? Jedna deska i dwa gwoździe. A żeby zabarykadować, potrzebujemy 3 deski i 7 gwoździ. Nie, no jest nieopłacalne to w ogóle. Więc nie wiem, czy my będziemy teraz cokolwiek sobie barykadować przed tym. Przed nocą.
Dobra, godzina 8. Wychodzimy z tego grajdołka. Właśnie, kur... O ja... Nie mogę... O nie... Zapomniałem generatora wyłączyć. Dużo poszło? Nie poszło dużo. To jest zatrzymane chyba tak samo. Dobra. Jesteśmy tu. Idziemy przez świniarnię, czy przez tą trasę? Może byśmy poszli w prawo i iść tu? Dobra, spróbujmy w prawo i na północ. Przy okazji zbierając rzeczy. To już poszukane było. I idziemy w ciemny las. Ciemny, głuchy las. Żeby się nie wpieprzyć w żadną pułapkę, to będzie dobrze. Tutaj się przejść nie da. W ogóle jest dużo złomu. Złomu. Dużo drzew. Ja jestem kurwa upośledzony, naprawdę. Dużo drzew. Uważać na zatrucia. No wygnoje jedne. Szumi, szumi las. Cóż to jest? Silos. Czym jest silos? Co tu jest? Tam są wilki. Manekin? Stary manekin bez głowy. Co to za muzyka? Co tu się dzieje? No tu jest grane, halo. Co dziwne, gramofon Bambino. Co tu się dzieje? Grzyby. Oh fuck. Co tu jest grane? Skrzynia? Co w niej spotkamy? Martwy szczur, złom i drut. Dobra, tu nic chyba więcej nie było. Może to powiem... Właśnie, z pochodnią. Może tutaj więcej zobaczę. Czy to mogę podpalić? Nie mogę. To jest jakieś łóżko czyjeś. No tu jest grane. Tam przejścia nie ma. Co tu się odjanie Pawła? Ale widzę, że moby się tym nie interesują. O właśnie, tak myślałem, że to jeszcze grzyby będą. Także właśnie myślą. Dobra, trochę tego towaru znaleźliśmy. Ja się jeszcze przejdę dookoła tutaj. Być może coś znajdziemy. Jakieś gruzy, nic, 0-0. Nie ma nic. Nie ma nic. Trzeba pamiętać, że jestem podatny teraz na trucizny. Skrzynia. Nie mam wytrychu?
Jak nie masz? Kurde, nie mam wytrychu faktycznie. Nie mam wytrychu. Kolejna skrzynia i znów nie mam wytrychu. Gdzieś tu na przejściu już? Ulala, daleko żeśmy zaszli dzisiaj. No faktycznie. Otwórz trup. Mi się wydaje, że to jest trucizna. Tak mi się wydawało i tak właśnie było. Dobra, jesteśmy bardziej podatni na truciznę, nie jest dobrze. Nie podoba mi się to. Most. Co to za most? Oho. To chyba nie jest coś dobrego. To chyba nie jest coś dobrego. O, to było coś przeszukaj? Dobrze widziałem? O, jest. Notatka z ciężarówki i magazynek małego kalibru. Róża wdechowa. Cała egzofia. No, dom numer 3, dom numer 1. Ormalewicz, Haberkiewicz, Abdaś, Osmola, Kacełak i Żelaźniewicz. Nie znam tych państwa. Aczkolwiek mam dosyć mało życia. Ale nie chciałbym, kurde, zużywać tego wędra z alkoholem, no. Tylko mam trzy grzyby. Trzy grzyby, prawda? Tak. A to nie wyglądało na coś bezpiecznego. To nie wygląda, nie wygląda na coś bezpiecznego. Aż na pewno tego nie będę chciał otwierać. O nie, 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 nie. Zapomnijcie. Tam jest łoś. Albo jeleń. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. To świniarnia, rozumiem, tak? Tak. No nie, burak! A ty nie atakujesz mnie chyba? A ty uciekasz! Bo uciekam ja. Dobra, ja pierdzielę to. Mam za dużo grzybów do stracenia. Jakkolwiek to brzmi. I co to za dźwięki? Ktoś gra chyba na skrzypcach. Ale po co? I tutaj... A nie, tu jest wilk. Dobra, to tu jest wilk, sorry, pomyliłem się. Wiem na pewno, że będziemy musieli tych panów obok naszej chatki. Ajajajajaj. Jestem ciekaw, czy da się w jakiś sposób, w jakiś magiczny sposób, na przykład zmniejszyć te naloty spowodowane przez te fikusy. Czy jest jakiś sposób na to? Dobra. Już wiem, że wytrych tam jest potrzebny. Ale i tak tylko miałem na jeden wytrych. To nie jest dużo. Możemy odłożyć. Martwy szczur również. No, dobra. Możemy w sumie wziąć koktajl Mołotowa. No ale to też bym chciał wziąć. Trzeba pamiętać, żeby wrócić jeszcze przed godziną 20. Porozbierał wszystko, porozbierał.
Znaczy pobarykadował. Teraz nie ma jak przejść. Wątpię, żebym zdążył tam jeszcze przejść. Kurde, no zobaczyłbym, co jest na tym moście. Chyba, że świniarnię ogarniemy. Też nie jest zły pomysł. Ale nie mogę sobie darować, że ja tak tą noc zwaliłem. Że ja to tak spartoliłem. Dobra, tu jest świniarnia. Zobaczmy, co tu jest. Świniarnia, tak? Tu jest świniarnia? Świniarnia. Zabarykadowane. Wszędzie jest barykada. U nas jeszcze nie było. Garnek, mięso. Tu coś się dzieje. Przecięte kable, przyjrzyj się. Prowadzą do świniarni przez mały otwór w murze, ale są przecięte. Głowy świń. Ucięte głowy świń. Sądząc po zapachu i wyglądzie, część z nich leży tu od długiego czasu. O, nic przyjemnego. Dźwignia. Aby użyć dźwigni, muszę włączyć prąd. No dobra, tylko do czego? Wypierdalaj stąd, poczwaro. Czym ty jesteś? Ostrzegałem cię. Nie chciałem cię skrzywdzić, ale widzę, że innego wyboru nie miałem. Wieśniak. Ulotka. Dobrobyt wsi to dobrobyt miasta. Terka. Lustro. Rozmawiaj? Ale z ciebie brzydar. Widocznie dostałeś to, na co zasłużyłeś. To jestem ja? Co tu się odwala? Agregat. To mi trochę jaśniej będzie. Barykadowane okno, tu już byliśmy. Ej, bo tu... Ej, no tak. Nie, zostawmy sobie, bo do czegoś widocznie tu prąd może być potrzebny. Drewno, deski, gwoździe. Więcej desek, gwoździ. Ale do czego i jak... Jak mogę zrobić to? Zbuduj. Napraw kable. Do czego te kable? Co tu jest takiego, że trzeba naprawić kable? Czemu tu jest taka barykada wielka? Zablokowane z drugiej strony. Powoli się kończy nam czas. Dobra, tu jest jakieś wejście. Więcej desek i innego tałachajstwa. Kolejne grzybki. Świnki. Co to? No ale to jest schizowa gierka. Śruchła. Jest traktor. Mówiłem ci, że w końcu się doigra. Kochał tę świnię, ona go zeżarła. Nie zżarłaby go, gdyby jakiś skurwysyn kabli nie przeciął. Że go kurwa prąd nie strzelił. Kto ją teraz będzie karmić? To jedyne locha w wiosce. Jak zdechnie, to sami z głodu pomrzemy. Kogo licho niesie? Łeb ci urwę.
Dobra, już trochę w walce się ogarnąłem. Kontrolem robimy uniki. Oła! Akurat. Deska z gwoździami, prymitywna broń. Widły. Mamy widłesy. Ale jestem wieśniak. I co, mamy tu jakąś lochę. Świnki. Świnek nie zabijamy. Na razie nie mamy po co, przynajmniej. Jest 18 godzina, dobra, ale musimy spierdzielać. Nic nie ma, to nic nie ma. Uciekamy. Bo jest lipa. Ej, możemy nie zdążyć. Możemy nie zdążyć. I widzę, że jest koniec odcinka już, moi drodzy. Widzę, że jest koniec odcineczka. Więc ja się tu już z wami będę żegnał powoli. I mam nadzieję, że zdążę dotrzeć do naszego schronienia. No i też będziemy musieli jakoś teraz, kurde, przeżyć tą noc, a to nie będzie takie łatwe. To nie będzie takie łatwe. Dobrze, że jest droga. Przynajmniej o tyle. No i myślę, że sobie zwiedzimy świnki już niedługo. Ciekawe zresztą, czy jakbyśmy koło wilka spędzili noc, czy by coś to dało. Ciekawe, ciekawe. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i my się widzimy już w następnych odcinkach z Darkwood, bo na pewno tą grę skończymy do końca. Trzymajcie się. Hej, hej!